Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak widzicie, moja postać wygląda totalnie inaczej, a konkretnie wyglądam jak pusty, no, ponieważ poniekąd nim po prostu jesteśmy. Mamy maksymalny level pustego, czyli 15. I dlaczego tak... proszę, ktoś nowy. Dlaczego wyglądam tak, a nie inaczej? Ponieważ musiałem stać się pustym, żeby progresować wątek Joela. Więc po prostu skakałem ze skarpy obok tego ogniska przy ofiarnej drodze, ostatnio od rozpalonego. Przy okazji zabijając typiarzy. Wyglądam aktualnie tak, zaraz przejdziemy do Joela. Tylko jeszcze zagadam sobie do tej osoby, bo to jest coś nowe. Dzień dobry. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear. But one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain. Blessing. Dobra, to jest tyle, widzę. Ale o niej też czytałem, bo a propos tego przymierza Rosarii. Dopóki nie zrobi jej questa, jeśli nie chcę go zepsuć, to nie mogę w ogóle z tym przymierzem nic zrobić. Bo jeśli tylko jeden język ofiaruje w przymierzu palców Rosarii, to ona momentalnie stanie się do mnie wrogo nastawiona. Więc trzeba będzie to sobie odpuścić. I co? Ten powie coś nowego? Gaining admission to the league. Nie, to ciągle tylko o tych. Rycerza Wilczej Krwi tu. Well, how may I? Chcemy zobaczyć, czy mogę coś kupić fajnego. Nie bardzo. Wszystko to samo. Tak. Zobaczmy tutaj. No nie, Grey Radele nie wrócił. I jeśli dopiero kiedy pokonamy jakiegoś bossa, no to wtedy on pojawi się ponownie. Czy masz Joel? Oh, our champion of Ash. Welcome back. I would do anything for my master. Just say the word. Musiałem sobie specjalnie jeszcze. Z tego potencjału, żeby ten potencjał wydobyć, musiałem sobie obniżyć mój poziom jednej zdolności, konkretnie zdrowia, ale to jest akurat nic, bo momentalnie odzyskam ponownie na maksimum. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Zobaczmy, mogę teraz wydać... Jeden? Czemu jeden? Then shall we begin? Dobra, mogę dalej? Mogę, dobra. Czy po prostu nie mogę więcej niż jeden naraz. Then shall we begin? Bear. Ah. You have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Ah, all. As I have said, alas, but I may weep. To tyle. Nic więcej już u niego nie zrobimy. Teraz po prostu musimy progresować dalej fabułę. Bo w momencie, w którym dojdziemy do pewnego miejsca, jeśli kiedy dojdziemy, to wam o tym powiem, to wtedy Joel... no, nie będę ukrywał, bo przeczytałem to sobie. Joel po prostu umrze. Ale za to na jego miejsce przyjdzie ktoś inny. I zobaczymy, któż to taki będzie. Bo tego akurat nie wiem. Powoli zmierzamy ku... tym oto dziejaszkom, pierwszym władcą pogorzelisk. Ciekawe, co z ich duszy będziemy mogli przetranspozytować, no ale to się dowiemy później. Na razie. Na razie, myślę, będziemy dalej progresowali tutaj. Forteca w połowie drogi. Okej, okay, czyli coraz bliżej jesteśmy właśnie naszej tej. Znaczy, może naszej, tej całej fortecy tego przy tych wilków, czy jakąś tam nazywali. Tylko sobie wrócę do moich broni. Zobaczmy, mieliśmy potestować kosę. Tutaj oczywiście tarczę, żeby móc blokować. No i jedziemy kolejno. Północny hełm, zbroja, ręka, kliczki, spodnie. Kurde, jakbym kaplicę mogłem to posprzedawać. Dobra, wojownik słońca. Błękitnej strażnicy, to też zobaczyłem sobie na tym. W tym też nie ma
żadnych tych, żadnych rzeczy. Po prostu, jak jest droga błękitu, to błękiti strażnicy po prostu odpowiadają na pomoc, ale nic więcej się z tym nie dzieje, więc zostawiamy ten... ja nie wiem, jak to nazwać. Symbol przymierza, powiedzmy. W skrzynce, bo jest mi niepotrzebny. Dobra, to pieśń mogę też odstawić. Strzały zostają. I te spodnie sobie posprzedaję, te rękawiczki, ale to dopiero jak wrócę do kaplicy. O, tutaj kolejna taka tarcza do sprzedaży. Też będzie. Tutaj nic, nic. Broń to jest totalnie inna kwestia. O, ale dobra, to już mi zezwolony prosty miecz na duplikat. Rapier, claymore, rzęsa krwi, topór ma duplikat, topór niewolnika nie ma, wielka maczeta. Już takie są wszystkie takie porządki sobie zrobię, ale widzę, że to będzie na tyle. Zaklęcia, no zaklęć się nie da sprzedawać, ale może naprawdę jestem zawiedziony, jak słaba jest ta strzałka Farona. Jakby naprawdę myślałem, że jak strzała dusz bije swoje obrażenia, to strzałka bije trochę więcej. Ale jakby strzałka Farona to jest ewidentnie tylko po to, żeby strzelić w typa, tylko po to, żeby on się zaciekawił tobą, żeby zaczął iść do ciebie. Tylko po to jest to zaklęcie, tak naprawdę. No to ma pewnie większy zasięg niż na przykład, nie wiem, bomba czy nóż do rzucania. Albo strzały. Tutaj wszystkie kamyki. No, tu mam te dusze odłożone po jednej sztuce, ale to spokojnie, to później na koniec gry wam pokażę pochłonięcie wszystkich tych dusz, tak jak... Dobra, no może nie tak jak zrobiłem to w Dark Souls 2, bo tam po prostu te dusze, które miałem przy sobie, pochłonąłem, no ale wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Zobaczymy sobie te wszystkie animacje i wyglądy tych dusz. A to dopiero później. Dobra, mamy kosy do przetestowania. Dobra, no co miała? Na... nie to. Co ona miała na tym? Cięcie w szyję. Dobra. To chyba tam jest cała forteca. Tak mi się wydaje. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. To wygląda jakieś bagno. Jak tak patrzę. Dobra. Nie było. Jakim prawem to nie ścięgło tej drugiej? Weź to w dwie ręce. Łomek titanitu, spoko. Nie no, my jakimś bagnie kurde jesteśmy, jak nic. Aż dziwne, że tutaj tego piromanty nie znaleźliśmy. Zostaje po morcie od kurde najbardziej... Może nie podstawowych, może podstawowych na tym obszarze, ale to nie podstawowych, że... Zbił się kurde. Okej, okay, fajny odrzut ma ta kosa. Łomek titanitu, okej. Okay. No mam tego sporo akurat. Dzikie rozmnożeniu, ale... Kurde detal. O, krabik. Ciekawe. O, super! Muchomor. Bardzo przeze mnie znienawidzone w poprzedniej części. O, i to jeszcze zatruwają. Dobra, ale na szczęście na to mamy... szybką odpowiedź. Dobra, zmienię sobie łuk na razie na talizman. No i się oczyścimy po prostu. Boże, szczyt, to się rusza! Ja pierdzielę, myślałem, że to jest jakiś element tego. Przeciwnik! Ty, czekaj, czy ja sam sobie to krwawienie nabijam tą bronią? Co, gryźcie zaczyna? Gleba. To wygląda. Nie jest w ogóle wspomniane, że to mi nabija krwawienie. Dlaczego to mi nabija krwawienie? To jest dziwne. O kurde, krab mutant.
A pewnie, grzmotnie nie przez ścianę. Bardzo to kurde... Brzmi adekwatne, tylko logiczne, nie? Jakim szybki! No nie da. Nie da się podleczyć. Oj, proszę, leczenie dużo daje. Ale fajne, że widać, że on jak kraci, czyli widać, że jest dobrze zajmowany. Okej, dobra, tego kraby nie robią. O nie, zaboli. Zaboli. Okej, nie zabolała to. Lujko jebana. Ej, on jest powoli chyba. Na miecz pustek znowu. Na miecz pogromcy pustek, nie wiem powiedzieć. Już. Już w tej piomancji. Kurde, za daleko było. Nice. Dobra, zostaw. Mam jeszcze żart pogotowy, to się ewentualnie tym mogę podleczyć też. I tym mogę. Zrobię to, ale... Zrobię to, żeby się pogodzić, bo mam to spalenie. W aktualnym stanie. No i proszę, pieśń z wielkiego bagna. Dostałem z tego kraba. Super. Dobra, mamy póki co dwie ścieżki. Jedna prowadzi mnie tam, druga w głąb bagna i chyba najpierw idziemy w głąb tego bagna. O, tam jest jeszcze ścieżka, kurde. Dobra. O, super! Jeszcze jeden taki krab. Zielony punkt, wyzyskiwanie energii. Gdy jeszcze trzeci gdzieś wyskoczy, nie, to chyba się pochlasta. Ty, boże, chyba przez chwilę fokus na mnie złapał. Co odpuścił. No proszę, a kogo my tu mamy? To nie jest inny gracz. No jeszcze czego? Tego nieumarłego legionu? A dobra, zjem mu całą staminę. Dobra, potrzebuję stusa na szybko. Co on ma kurde za miecz? Tam jakiś buff przez chwilę widziałem. Wielki miecz wygnańca, wielka pałka. Okej. Dobra, tu jest jakieś wejście, to też pojedziemy za moment. Ale kurde, zaciekle tego bronili. To aż ciekawe. Tutaj duża dusza nieznanego podróżnika. Tam jeszcze itemów pełno. Tutaj też, ale to jest bardziej taki skrót. Gdzieś stamtąd. Dobra, zobaczmy, jak nasza postać będzie wyglądała po rozpaleniu. Okej, widzę nic szczególnego. Czyli tutaj tylko wygląd, chodzi o zbroję. Się wlicza, że właśnie wygląda, że jest taki... Widać, że taki żar jest na zbroi, nic więcej.
szkoda. Troszkę szkoda. Liczyłem, że, że postać, która wygląda jak pusty, będzie się jakoś różniła wyglądem, no ale... No nie, niestety nie. Ktoś co właśnie zginął gdzieś, nie wiadomo jak. Ale skąd się bo było na tyle blisko. Już wiem, że to jest jakiś duch, nie? To się taki... Wiecie, jak te duchy, które były w tym... Jeden z tych duchów z dwójki. Z DLC-ka. Przecież mamy spoko. Ale to na szczęście był tylko inny gracz. Gębka fioletowego mchu, okej. Okay. Jest też fajne. Tu jest też dalsze przejście, tylko pytanie jak mam tam iść. Dobra. Trzecie przejście odkryte. Widzimy to zaprowadzi. A, widziałem. Czego pilnował? Pierścienia mędrca. Czy to będzie zwiększało staminę? Czy staminę? Czy to będzie zwiększało... O, i czarodzieja. Czy to będzie zwiększało inteligencję? Pierścień... A nie, skraca czas rzucania czarów, a to spoko akurat. Pierścień podarowany nieumarłemu legionowi Farona przez jednego z bliźniaczych kaznodziejów znanych powszechnie jako kryształowi mędrcy. Skraca czas rzucania czarów. Czarodzieje stróży w otchłani Farona byli znani jako samotni... Samotnicze wojownice ograniczające użycie magii do najbardziej pragmatycznych zastosowań. Dobra. Aset. No aset oczywiście gorszy chodzi o fizyczną absorpcję, bardziej o całej reszty. No ale czarodziej też nie bije w zwarciu, nie? Zazwyczaj. Więc ma to jak najbardziej sens. Szaty czarodzieja szkoły Winheim. Wyróżniają tych, których Akademia niczego już nie może nauczyć. Porzucają więc oficjalne nakrycia głowy oraz... Dobra, nakrycia głowy i odcinają się od pozostałych, by samotnie kontynuować swoje badania. A tutaj... Długa szata w kolorze popiołu. Pod spodem widnieje granatowa czarodziejska kurta, standardowy akademicki ubiór. Okej, tutaj rękawice. Na czarny sposób rękawice z srebrnymi medalikami. Oraz... Czarodziej wie, że przy dłuższych badaniach nie uniknie równie długich i ciężkich podróży. No dobra. Czyli akurat w tym secie każdy element ma trochę nowości. Robię sobie popielne plachy, bo i tak o tym ich nie wykorzystam. Bo mu kto wie, może jakieś nowe ogniko znajdę. Wejście jest na górę, spoko. To jest typiarz. Kurde, tam... Widać, że jestem przekokrzony. Szczurka! Nie! Spudłowałem, serio? Come on, jeszcze raz! Dobra. Kryształowy klejnot! Proszę, proszę, lubię to. Zaklnij, by stworzyć broń kryształową. Klejnot z przekształconego tytanitu sprowadzony do lotrik przez kryształowych mędrców. Używany przez zaklinę tworzenia broni kryształowej. Kryształowa broń zadaje obrażenia od magii i pozwala dobrze wykorzystać inteligencję. No, tylko pewnie tak samo jak w jedynce jest niesamowicie krucha i ciężko i mało tego. Mało ma wytrzymałości. Dobra. Idziemy dalej. Trup. Pierścień ofiary. A, i tu się wróciłem. Okej. Okay. Teraz pierścień zobaczmy, chociaż opis raczej będzie identyczny. Ten mistyczny pierścień powstał w ofiarnym obrzędzie wielkiej bogini grzechu. Ten, kto go nosi, nie poniesie kosztów śmierci, lecz sam pierścień ulegnie wówczas zniszczeniu. Ofiara jest warta tyle, ile ocalone dzięki niej życie. Dobra. Co, to jest taka mała miejscówka tylko? To wygląda. Przecież nie, czekaj, bo ja tam poszedłem za typem, a tutaj jeszcze... Gdzie szczurkę zabiłem, tu jest przejście. Ok,
Okej, nie wiem czy dobrze widziałem, ale chyba ten taki buff oznacza przełamanie obrony i atak po przełamaniu. Uwaga na czarodzieja. Okej, ale co, że na boku, na górze? Ale no właśnie, on używa tych strzałek Barona, bo widzę już nawet wygląda. O, proszę! Tu skubany! Włócznie dusz wykorzystuje! Ładnie, nie powiem, bardzo ładnie. O, jeszcze jest to zregenerowane. O, proszę. Aż sobie chlupnę. Aegon z Kari mogę... O, chyba boss? Chyba będzie boss. Skoro mogę przyzwać tutaj gościa, to znaczy, że będzie gdzieś tutaj boss. Dobra, ale to zanim pójdziemy na bossa, to ja bym chciał sobie bardziej to zeksplorować. Czyli to na razie odpuszczamy. To kurde, szkoda, że jakoś tego nie ma wejścia na górę. Nie, tak, jest to zabita przeze mnie. Tylko reaktora to nie dostała, dlatego tak leży. Okej, tędy... O, tędy jak pójdę, to się wrócę, świetnie. To zaraz ogarniemy sobie kolejny przedmiot. Tarcza Złotego Sokoła. Metalowa tarcza odlana na kształt sokoła z rozpostartymi skrzydłami. Złoty Sokół był emblematem dawnej bandy najemitów i po dziś dzień żyje w wielu fachowców do wynajęcia, którzy uznają go za szczęśliwy symbol i umiejętność odparcia. Okej. Okay. A jakie to ma statystyki? No niestety gorsze, chociaż zakładam, że pewnie ktoś, kto ma mega wyczucie do ataków przeciwników, w ogóle nie patrzy na statystyki, tylko bierze sobie najlżejszą tarczę ever i paruje absolutnie każdy atak. Nie powiem, też bym tak chciał. Dobra, tu jest zejście na dół. Kość wiodąca do domu. Ciekawe. Będzie ognicho, czy to jest dalsze przejście? Tu jest gościu, który ma coś przy sobie. A i to jest koniec, dobra. Tylko tego oczywiście nie zniszczę, bo by było za łatwo. Ale przejście jako takie mamy. Dobra, czy upadek mnie zabije? Prawie na pewno tak, więc zejdźmy jak człowiek po drabinie. O, i ognicho, super. Dobra, rozpalmy je sobie. I tylko tyle. Nie muszę na szczęście odpoczywać, żeby móc się teleportować do ogniska. Ani kością, ani w żaden inny sposób, więc na razie możemy to tak zostawić. Jeszcze cały czas muszę pamiętam o tym, że muszę tą wieżę za kaplicą zjednoczenia sprawdzić, nie? I ciągle kurde mi to umyka na początku odcinka. Set upadłego rycerza. Zobaczmy, jest lepszy. No, wygląda lepiej, ale absorpcja ma gorszą. Chociaż magiczne i błyskawice lepsze. A o ile jest gorszy? Pokaż info. O, porównaj szczegóły. Czaj to. Szczegółowe. No nie, no to nie jest tak szczegółowe, kurde. A nie, bo. A Boże, nie, to jest porównanie szczegółowe. To jest to, co bym chciał. O, mogę tak też zmieniać, a to ciekawe. Dobra, a to ile tu mamy? 4,8, 4,6. Odcięć jest o jeden punkt gorszy. Pchnięć troszkę. Kurde, to jest tak troszeczkę tylko gorsze, ale ogólnie jest lżejsze i bardziej wytrzymałe. Dobra, wytrzymałość ma taką samą, ale ogólnie nie jest takie złe. Dobra, weźmy sobie ten set upadłego rycerza. O, no to klata jest praktycznie lepsza pod każdym względem. Że ogólnie fizycznie jest lepsza, a
cała reszta też, no nie licząc tam tych odporności, ale ogólnie mi się podoba. Okej, okay, rękawice i spodnie. Dobra, widzę, sobie jest prawie taki sam. Poza spodniami. Dobra, czyli jako całość. Szaty zakonu upadłych rycerzy regeneratów wybitych bezlitośnie po ucieczce ze służby. Smetna szara płachta pokrywa twardy czarny metal, dający niezgorszą ochronę przed ogniem. Jeśli się przyjrzeć, można dostrzec stare, pełne majestatu zdobienia. Utrzymywane pod skórzanymi butami i smetną koszulą, spodnie przy użyciu splecionych linii bandaży są przesiąknięte wilgocią i nieodwracalnie splamione hańbą dezercji. Ty kurde, zajebiście to wygląda. Och, akurat krab przyszedł. Świetnie. Dobra, panie krab. Zawalczmy sobie. Łodnie. Co pan ma? Ty, przełamałem go! Czy przełamałem? O, Boże, pojza mu rozbiłem. Terma z oponami. Serio, ten nic nie wydropił? Ale lipa. Dobra, czyli tak, tędy ja bym chciał iść. To musiałbym jakoś. To bym musiał iść tutaj w prawo, dobra. To jest w sumie jeszcze kolejne przejście, tak naprawdę. Do sprawdzenia. Weź się do niego od stosunku. Come on, jak daleko? Tego. Ma tak kolejnego mocnego ducha. Wielka tarcza smoków bliźnią. Dobra, bierze mnie tutaj dwie łapy do mnie za szlaka. Dobra, być. Żywica zgniłej sosny i odłamek tytanitu. To gdzie jest ten mroczny duch? To mnie to nie ciekawi dla mnie. Pojawiła informacja, ale... jeszcze nie mam. Tego ducha. A prawie na pewno jest to postać sterowana przez AI. O, proszę! Obiecko mowa. Oj, ma set pustyni, widzę. Był to palce. A dobra, już mówi, że mi to nic nie bije, ale nie, coś tam bije. Okej, okay, widzę, piromancja robi swoje. Spal się na popiół. Kilok i korona pustyni. Dobra, to ja się tutaj podleczę tym. Ten czas, no i zobaczmy sobie. Właśnie ten miecz wygnańca jeszcze. Oj, proszę! Lepszy niż mój aktualny mieczek. Aż ciekawe. Chociaż obrażenia trochę gorsze, ale dobra, bo skalowanie jest mniejsze ze zręcznością. Chociaż czekaj. 277. 273. No nie aż tak dużo. A cała reszta jest lepsza. Ale chyba nie, bo sobie przyosłonia, to tego pewnie chciał. Ale zobaczmy. Splamiony krwią wielki miecz jednego z ogarów Faruna czuwających nad snem upadłych wojowników. Ostrze to było świadkiem wielu występów wygnańca. By wznieść ten najcięższy zagiętych wielkich mieczy, potrzeba zaiste nadludzkiej siły. Umiejętność sięgnięcia z obrotu, wbijasz się we wrogów za maszystym obrotem, by wykonać potężny, wykorzystujący impet atak. Okej. Okay. Akurat się skończyło to, świetnie. Wykorzystaj, spróbujmy. No chyba taki pośredni impet, no ale dobra. I kilo w pustyni. Preferowana broń żółtopalcej Heysel, podwładnej Rosarii pustynnej badaczki. To zarówno broń, jak i czarodziejski kostur. Widnieją na nim złote drobinki dawnych zaginionych zaklęć. Monotonny zaśpiew, przez krótki czas twoje czarodziejskie zaklęcia zyskują na mocy. Okej. Okay. No to kojarzę po prostu tak killowem. Zobaczmy, silny atak. Aha, no tak, dobra, to jest jako kostur, czyli silny atak to jest po prostu buff na czary. Nic nowego z tego, co widzę, nie ma, poza tą tarczą oczywiście.
najlżejsza spośród wielkich tarcz, zrobiona z drewna i ozdobiona wizerunkiem dwugłowego smoka. Wielkie tarcze to największa klasa osłony, zapewniające dużą stabilność i absorpcję obrażeń, dzięki czemu łatwiej odbijać ataki wrogów. Uderzenie tarczą. Skuteczna niezależnie od tego, w której trzymasz ręce tarczę. Zasłaniasz się różu, coś naprzód, dobra, to już było. Ale nie, ja tam wolę się, jak już mam wybierać, to wolę jednak mieć parowanie. Bo, a nóż czasami wejdzie to parowanie. Dobra. Niech będą te bełty przypisane. Strzały zresztą też. Zwykła, drewniana. Dobra, zwykła, kupuję więcej. Tutaj nic do zmiany. Dobra, wyjmijmy sobie Estusa. Okej, okay, czyli jeśli dobrze zauważyłem, to chyba tego Estusa popielnego też mogą mi przywracać po prostu przeciwnicy. Bo zużyłem Estusa wcześniej, nie siadałem przy ognichu i miałem nagle jedną flaszkę, czyli albo jakiś przeciwnik, albo właśnie ta nasza tutaj koleżanka chciała, znaczy mi odnowiła. Co tu mamy? Ten upiór jest szalony. Czy nawet chcesz go przyzwać? No dawaj. Czy to jest walka, czy co? Rycerz świątynny Hodrik. Okej. Okay. Walczymy? Walczymy. Dobra. Robiący kurhany. Ja to nie jestem sam gościem, który mnie zaatakował w tej? Właśnie w tym? Właśnie nie umarł? Chyba tak. Co to był za dźwięk? Takie... Magia. Aha, okej, okay. Przyzwałem typa, ale nic mi to nie dało tak naprawdę, no poza tym, że walczyłem. Okej, okay, to jak zaskoczę, to się już nie cofnę, ale liczę, że... fragment Estusa, lubię to, że tutaj jakoś znajdę jakieś fajne przejście. Żar, dobra. Padł. Kolejny odłamek tytanitu. O, okej, okay, tutaj wracamy w to miejsce. Dobra. To już powoli się zazębia wszystko. Come on. Dobra, i to już chyba zwiedziliśmy. Jezu, to było ognisko? Serio? Tu było ognisko? Jakoś zaskakująco blisko, jeśli mam być szczery. Względem tego ognisko, przy którym zaczynałem. Bo gdzie jest to ognisko, przy którym zaczynałem? Kurde, tam kawałek wyżej. Zaraz tutaj jest ognisko, bo... Jest dziwne. Nie powiem, że niepotrzebne, ale dziwne. Strasznie blisko. Dobra, i to jest jedyne miejsce jeszcze, jakiego nie sprawdziłem. Wróć! O, nie, tak? Nie, tak, 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 tak. Dobra, weź się... Łop stosunki ode mnie, dobra? Żart zyskany. Kolejny, spoko. Krytyczny przeciwnik. Proszę, kogo my tam mamy? O, ja pierdolę. W ogóle, Jezu, właśnie, nie walczyłem z tym jaszczurem jeszcze z początku. Ale patrzcie, kogo my tu mamy. Mroczny rycerz. Czy tam rycerz popiołów, czy jak już tam nazywali w jedynce. Ciekawe. Zobaczmy, co jest tutaj. Dobra, chyba jeszcze agro nie dostał. Co jest tutaj? Hełm? Czy hełm? Po prostu set najmity. Okej, okay, on jest tu. Jest sam?
Chyba tak. Dobra, zobaczmy. Hełm Najmity. Tu. Dobra, widzę to samo chyba. Znaczy, zobaczmy tak po sobie. Przeszywany grubym płótnem na metalowy hełm powinien przetrwać wyzwania zarówno pola walki, jak i długich podróży. I jak na tę konstrukcję jest dość lekki, znajdując złoty środek między solidnością a absorpcją. To samo. Wykorzystujący często tarcze wojownicy zmniejszają ciężar pancerza, używając tylko jednej rękawicy. Okej. Okay. I spodnie Najmity, te płócienne spodnie i skórzane buty nie wyróżniają się niczym szczególnym, że są wytrzymałe i nie krępują ruchów. Powinny przetrwać wszelkie wyzwania do pola walki. Dobra, czyli ogólny opis jest w miarę taki sam. Bliźniacze ostrza Najmity jeszcze. Para bułatów, które wybierają niektórzy Najmici. Ostre klingi tych mieczy skutecznie tną wrogów, ale marnie się sprawdzają przeciw metalowym pancerzom i twardym pokrytym łuskami skórą. Trzymając w każdej dłoni po bułacie, wojownik może urozmaicać ofensywę zaskakującymi leworęcznymi atakami, o ile przyjmie odpowiednią postawę. I ścieknięcie z obrotów, wbijasz się we wrogów za maszczystym obrotem i wirujesz dalej, by wykonać silny atak. Okej. Okay. Kurde, spróbowałbym go zbackstabować. To pytanie, czy się da. Nie, nie da się. O, jak mi wyjebał! Dobra, widać, że to jest mini boss. Jest! Wyszła mi posta! Okej, nie tego się spodziewałem. Coś. Okej, ej, dobra, czyli to chyba może być jednak po prostu odradzający się przeciwnik. Przed tobą. Iluzja? A tak, sądziłem, że to lipa. Chyba, że ta. Nie. Też nie. Nie. Aj, to jest ten gość. Dobra, tutaj. Węgiel z Faron. Nie rozumiem takich ludzi. Po co nie zostają takie wiadomości? Specjalnie ludzi trolują. Słabe. To jest wkurzające, że nie ma podziałki na ocenę, bo tam właśnie ktoś ma takie wiadomości, na których jest dużo ocen, tylko nie widać, czy to jest ocena pozytywna, czy negatywna. I ludzie na przykład to sprawdzają i dają się tylko naciąć. No dobra. Czekaj, jestem, kiedy ja tam dojdę. Znaczy, może nie kiedy, tylko od której strony ja tam dojdę. Coś kurde. A, dobra, już myślałem, że tak wolno idę, tak po prostu jestem. Jest tak głęboko. Czy tak, po prostu jest głębiej. Tom Piromancy z Wielkiego Bagna i set Twórcy Zaklęć. Lubię to. I patrzcie, bym to kurde ominął teraz, nie? A tam jeszcze jakiś przedmiot. Zobaczmy, co tutaj ominąłem. Wyczytywanie się tych tekstów. Tarcza z trawiastym herbem. Może gdzieś wyczytałem, że jest w tej lokacji, gdzie teraz jestem, gdzieś tu mogę znaleźć nowego nauczyciela, który będzie mnie uczył będzie mnie uczył nowych zaklęć, tylko nie jestem pewien, czy już go na przykład nie ominąłem. Albo w sumie może on jest gdzieś jeszcze dalej. To jest też dobre pytanie. Dobra, wróćmy się może do... A czekaj, najpierw tu.
Bo chcę z tym bossem jeszcze zawalczyć. Tarcza z teraz herbem. Stara nieznanego pochodzenia, ta średnia metalowa tarcza, trawiasty herb przesycony jest subtelną magią, która nieco przyspiesza odnawianie się energii. Aj, fajne. O, i ma odparcie. No ale niestety absorpcja nie jest 100% fizyczna, więc podziękuję. Bo niestety ja nie mam boskiego oka, nie widzę dokładnie kiedy mam to wyrzucić, więc... Znaczy kiedy mam użyć parady, żeby nie dostać damage'a, a faktycznie parady mieć, więc... Wolę sobie to odpuścić. A jeszcze tutaj. Węgiel Sfaron. Węgiel używany do zaklinania broni. Dawno temu używano go do wykuwania wielkich mieczy nieumarłego Legionu Farona. Daj go kowalowi świątyni, by uzyskać możliwość korzystania z zaklinania w broni ciężką, ostrą i zatrutą. Okej. Dobra. Tutaj co mam większość na sprzedaż, ale tak. Ostrza, miecz na ten. Topór wojenny głębiej zostaje. Kosa do schowania. Wielka pałka do schowania. Kilo pustyni też do schowania. Też czekaj, wielkie pałki chyba opisu nie przeczytałem, więc jeszcze nam drobny. Drewniana pałka strugana z gałęzi olbrzymiego drzewa. Solidna, wytrzymała broń i waga ułatwia przełamywanie osłon wroga i umiejętność okrzykłego. Okej. Tutaj to co mam, poza oczywiście toporem i tą włóczem jest na sprzedaż. Już zostaje, tutaj nic nowego, tutaj ta tarcza i te dwie do schowka. Tutaj, o to jeszcze, korona pustyni. Korona, która ma imitować świętą istotę z Ulasil, krainy starodawnej złotej magii. Pustynne stroje są charakterystyczne dla badaczy zaginionych czarodziejskich sztuk, a ta zbyt duża korona to typowy atrybut takich specjalistów. Oczywiście trudno się śmiać z kogoś o tak ambitnych i egzotycznych dążeniach. Dobra, chowamy. Kaptur czarodzieja. I północny hełm także. Set w twórcy zaklęć. Strój, jako całość czytam, podróżnego przywoływacza. Przywoływacze byli poprzednikami piromantów. Całe swoje życie spędzali zaś na włóczędze. Właśnie dlatego dobierali na tyle wytrzymałe ubrania, by chroniły ich przed takimi naturalnymi zagrożeniami jak ogień czy trucizny. Okej, okay, to jeszcze chyba naemity. Mocno, naemity, czarodzieja i twórcy zaklęć. Cyk, cyk, cyk. Strzały zostają. Pierścień ten będzie na sprzedaż. Ten możemy schować. Ten jeszcze może się przydać. Tutaj nic nowego. No i zrobione. Dobra, no to wracamy do kaplicy. Tutaj pytania. Jeden ten. Znaczy wróćmy, masz dwa przedmioty do oddania, bo... O, widzę, babka zniknęła stąd. Greyrata oczywiście ciągle nie ma, bo nie pokonaliśmy bossa, ale myślę, że jeszcze dzisiaj go pokonamy. Dobra, najpierw wzmocnij butelkę Jesusa. Tak, przydziel. Mamy 6 i 1. Może miejmy 5 i 2. Tak na wszelki wypadek. I dajmy węgiel. Oh my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. No i faktycznie mamy teraz na przykład... No topór. Możemy zrobić na ciężki. I zwiększamy ogólnie obrażenia. Ostry też, tylko właśnie ostry to chyba nabija krwotoki, tak mi się wydaje. Wękwintny to... nie wiem, to ogólnie chyba podbija skalowanie, widzę. Czysty obrażenia i nic więcej. Ognisty to po prostu zmieniamy żywioł. No i możemy też zrobić do domysłu, żeby był taki, jaki był zanim został poddany tym... Znaczy, zanim został zaklęty na mrok i możemy też zatruć, ale do tego potrzebujemy oczywiście specjalnego klejnotu. Pretty, be careful. Pozostałych. Dobra, zobaczmy, czy może Joel coś powie. Trochę wątpię, ale What? Już? Ej, miał dopiero po tym. Miał później dopiero zginąć. Przyda się szczęście.
Czemu on teraz zginął? Miał zginąć dopiero jak pokonam władcę Pogorzelisk pierwszego, z tego co czytałem. Dobra, a kim ty jesteś? O, oh, prithee. Art thou good Yol's master? I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. Thou a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Okej. Święta księga Braillem z Londoru. Pisana Braillem księga z Londoru, której treść opowiedziała Lilian z Czarnego Kościoła, dają Bajerzowi poznać cuda Londoru. Księga ta została zakazana, literówka widzę. Niesie bowiem zbawienie wszystkim pustym, zaś istoty żywe obarcza klątwą. Okej, z chęcią wezmę. Jest, dłoń mroku! Pięknie. Broń pozwalająca użytkownikowi na wykorzystanie mocy, którymi włada tylko Londor, kraina pustych. Podobno jest to również starodawna relikwia pierwotnego węża. I tak, oczywiście, tak też jest. Konkretnie, Kafa. Dłoń mroku bezlitośnie pożera esencję swych ofiar i może przy okazji posłużyć jako nietypowa tarcza. Nie można jej trzymać oburącz, no bo po co? Umiejętność wyssanie życia. Obejmujesz ofiarę, by skraść jej zdrowie. Działa tylko na ludzi. Pierścień nieszczerego mroku. Dobra, kupuję, oczywiście, kurde, kupuję. Pierścień nieszczerego mroku. Jeden z iluzjonistycznych pierścieni, które noszą puści Londoru. Pozwala zachować wygląd człowieka, będąc pustym. Puści Londoru są paskudnie nadszarpniętymi zębem czasu, notorycznie dwulicowymi i podejrzanie skrytymi istotami. Nic dziwnego, że wszyscy wokół traktują ich z odrazą. Pierścień nieszczerej bieli. Tutaj to samo. Pozwala przybrać postać upiora. Puści Londoru są paskudnie nadszarpniętymi... Dobra, to jest to samo. No i trzy pierścienie ofiary. Zaklęcia ma widzę te same, które miał Yol. Ma dodatkowo nóż do rzucania. Kamień oczyszczenia. Popielaty kamień z zamkniętą wewnątrz czaszką. Zmniejsza natężenie klątwy nieumarłych i przywraca człowieczeństwo. Mieszkańcy Londoru, krainy pustych, używają tego skarbu, by udawać zwykłych ludzi. Czasem pustym udaje się oszukać samych siebie i zaczynają zwalczać sobie podobnych. Aha, ciekawe. Dobra, kupmy dwa. I nóż do rzucania powleczony trucizną, rzuca nim we wrogów, by zadawać obrażenia od trucizny. Używany przez skrytobójców z Londoru, krainy pustych, na użytą truciznę mówi się żartobliwie krew pustego. Ciekawe, czy to ma być obraza, czy może faktycznie to jest krew pustego. That a lord art thou not, bearer, for the time, till we meet again. May the dark sigil guide thee. Dobra. Spoko. Spróbujmy od razu dać te cuda. Właśnie, jeszcze to. A papa, i zanim oddamy, to oczywiście muszę jeszcze sprawdzić ten tom. Tom piromantyczny z Wielkiego Bagna zawiera zaawansowane czary piromancji. Daj staremu mistrzowi piromancji, by nauczyć się wspaniałej magii z Wielkiego Bagna. Czary z Wielkiego Bagna przekazywane są z mistrza na ucznia. Bez mistrza nie ma ucznia, ale też bez ucznia nie ma mistrza. Okej. Okay. Ah, there you are. I am pleased to have... Kurde, to było coś nowego. Chyba. No dobra. Yes, here we are. It's been long indeed. With this I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. Zobaczmy. Kula ognia. Ognista sfera. Ciska olbrzymią ognistą sferą. Powszechnie znany czar manipulacji ogniem używany zazwyczaj przez piromantów. Ciska olbrzymią z ognistą sferą. Płonąca kula wybucha po uderzeniu w cel, zadając obrażenia od ognia całej okolicy.
Uważa się, że gdy piromanta pozna ten czar, rośnie jego zrozumienie tajników płomienia, ale wraz z nim również głód ognistej potęgi. Wybuchowa kula ognia. Dawna, odrestaurowana przez Kornyxa piromancja, jedna z bardziej zaawansowanych formuł wielkiego bagna, ciska wybuchową kulą ognia, rzadka technika, której efekt ulega przemianom po opuszczeniu dłoni rzucającego, co czyni ten czar równie słynnym, co trudnym. Okej, i tu jeszcze. Trująca mgła, niepowtarzalna piromancja autorstwa NG'ego. Heretyka, który przed laty zamieszkiwał wielkie bagno, tworzy trującą mgłę. NG to był ten. To nie był ten z Blighttown, który służył tej siostrze Quillac? Chyba tak. Engi został przegnany z wielkiego bagna, co nie przeszkodziło w rozpowszechnieniu jego piromanckich dzieł. Być może tamtejsi mieszkańcy przypomnieli sobie, że sami nie istnieliby bez heretyckiego zarzewia. Okej, to jest łącznie 10 tysięcy dusz. If you seek pyromancy tomes, take this sage advice. The lands of the lords converge upon Lothric. The home of pyromancy's drifts comparatively close as well. At least, that is what pyromancers of the Great Swamp believe. The place is called Izalith. Oh, how I wish to behold a primal pyromancy. Well, these are old tales. No one knows where the truth begins or ends. Ja nie wiem, czy Izalith po tylu latach jeszcze istnieje. W sensie, no może istnieje, ale aktualnie jest raczej znany jako Stary Chaos. If you seek Właśnie, Boże, jeszcze mogę wzmocnić ten płomień, w ogóle o tym zapomniałem. Do not be got what is... Dobra, jakie ja mam przy sobie dusze? Duszę nieznanego podróżnika. Użyjmy. To mi daje 1000. Bo jak nie uda mi się wzmocnić tego płomienia, to chcę chociaż mieć ten. Chcę chociaż wykupić te zaklęcia. Użyj wybrane, użyj obu. Dobra, naucz się piromancji. Ognista sfera, wybuchowa kula ognia. Trująca mgła. A nie, tu jeszcze coś jest! Proszę, rzęzisty pot. Zwiększa czasowo wszystkie odporności. Zaawansowana, rozpalająca, wewnętrzny płomień piromancja powiązana z rodem karmina. Rzęzisty pot zwiększa czasowo odporności na krwotoki, trucizny, odmrożenia i klątwy. Ten żółtawy płyn potrafi zaleczyć każdego typu dolegliwość. Dobra, jeszcze mamy te mroczne cuda. Oh, champion of art, you wish to hear it? Daj księgę. Święta księga Braillem z Londonu. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only... they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. O nie! Nie! O Jezu, nie! O, myślałem, że będzie jeszcze tak, albo nie! Ja pierdzi... O jeny, ale to zjebałem! O, ale to zjebałem teraz! O. Czekaj, co nam teraz może? No oczywiście! Ponowna śmierć, przysięga milczenia, klinga mroku. O, ja pierdolę! Teraz nie mogę tego cofnąć oczywiście. Dobra, ale trudno, po prostu nie wykupuję, nie mogę wykupić u niej żadnego z tych cudów. Ale mogę z chęcią, mogę to przeczytać, bo... Oczywiście w momencie, w którym wykupię te cuda, no to niestety, ale jej questline też pójdzie się chędożyć. I kiedy miałem walczyć z bossem, ma prawie godzinę materiału, no to raczej nie zawalczymy w tym odcinku. Może w kolejnym. Znaczy może, prawie na pewno w kolejnym. Klinga mroku. Wzmacnia broń w prawej ręce energią mroku. Cud czarnego kościoła Londoru. Wzmacnia broń w prawej ręce energią mroku. Trzecia córka, Lilian, jedna z założycielek czarnego kościoła, zajmowała się spisywaniem historii cierpień i rozterek pustych.
Przysięga Milczenia. Zapobiega używaniu magii w obszarze działania, włączając w to rzucającego. Wszyscy członkowie Czarnego Kościoła są szkolonymi szermierzami, których przysięga broni wiąże równie mocno, co zmowa Milczenia Londoru. I ponowna śmierć. Błogosławi ciała, przemieniając je w pułapki. Londor, krainę pustych, zamieszkują nieumarli, ciała i cienie tych, którzy zatracili się w niegodnych żywotach. Jakież wnioski można wyciągnąć z błogosławieństwa, które stało się ich udziałem? Jeszcze z bliźniaczy cud z Londoru. Have a pleasant journey, champion of... I pray for your... Tak, dobra. Czyli niestety tych trzech się nie nauczę. Czy oni mogę iść zabrać po prostu tej księgi? Powiedzieć nie? Dobra, sorry, jednak nie. Możesz mi ją dać z powrotem. Może owoc? Chyba nie. A nie, jednak jest. Okej. Okay. Czyli muszę uważać, muszę patrzeć dokładniej. Czy dokładnie, w sumie nie wiem, no bo w dwójce to nasiona jakby wyrastało z jednej ręki tego drzewa, więc nie wiedziałem, czy to w końcu da się zabrać, czy nie. A muszę też zobaczyć, z jaką częstotliwością mogę to zbierać. No i właśnie, a propos. Zobaczmy, co daje to nasiono. Wrogowie reagują na najeźdźców. Okej, czyli dokładnie to samo co w jedynce. Sprawia, że wrogowie reagują na intruzów. Wielkie drzewa znane były też jako obserwujące, a ich nasiona demaskowały agresorów. Odpowiednie użycie tych nasion pomaga w zwalczaniu mrocznych duchów. No, bo wtedy jak użyjemy tego na przykład... To jest to? Tak, już do wieży. A powiedzcie co, dobra, YOLO. Jak już jestem, no to nie będę tego przeciągał. Miałem to sprawdzić w tym odcinku, no to sprawdzę. Bo na przykład jeśli typ się zrespi w miejscu, gdzie jest pełno przeciwników, to nie będzie mógł na przykład w jakiś głupi sposób mnie baitować, żebym do nich podchodził i stracił Estusy na przykład. Próbując ich zabijać, tylko ja po prostu używam takiego nasionka i wtedy on też musi sobie z tymi typami radzić. A najlepsze jest to, że jeśli on tam zginie albo pozabija tych typów, no to tylko plus dla mnie. Okej, to mogę zejść na dół. To jest wejście na dół czy zjazd do góry? No, Boże, to jest zjazd na górę. Dobra, czyli trzeba będzie jeszcze na dół zejść. Ej, to nie jest dzwon przebudzenia? Wygląda na takowy. Dusza strażniczki ognia. Nawet jest ciało strażniczki. Proszę, proszę. Ej, ale fajne jest to, że widać po prostu całe to miejsce. Zamek. W ogóle to jest. W tym zamku jeszcze nas chyba nie było, tak mi się wydaje. Bo my zaczęliśmy gdzieś tam, w głębi, poszliśmy do tego ogniska, potem tutaj i przeszliśmy tutaj, ale w tym zamku nas jeszcze chyba nie było. Bo to chyba. Bo to nie jest chyba właśnie zamek wysoka ściana Lothric, to może być zamek Lothric albo coś takiego. Nie wiem. Musimy zobaczyć, czy na wysokiej ścianie widać skądś kapliczkę Zjednoczenia, bo tak trochę ciężko mi stwierdzić. Czy już tu byłem, czy nie. Dobra, jak tu zaskoczę, no to przeżyję. Dobra, wracamy na dół. Zaczajmy te dusze. No i to jest chyba kluczowy przedmiot. Dokładnie. Dusza strażniczki ognia, o której mówi się, że powróciła z otchłani. Strażniczka pilnuje ogniska i służy jego czempionowi. Ukoiła i przyjęła podobną mroczną pieczęć, która skalała jej duszę. Mimo to jednak jej dusza pewnego dnia zagnieździ się w łonie innej strażniczki ognia. Okej. Okay. I co, możemy to naszej strażniczce dać? Czy nie? Dobra. O, god damn it. Dobra, czyli trzeba będzie tu wrócić. Dobra, myślę, prawie na pewno jakbym spadł z samej góry bezpośrednio tutaj, to bym chyba nie zginął, no ale jednak wolę tego nie sprawdzać. Dobra, no i... No to sporo zabrało życia. O, pierścień Estusa. W ogóle to jest trupów, ja pierdolę. Jeszcze mi powiedz, że to są wszystko strażniczki ognia. Dobra, i tutaj to znamy, tutaj byliśmy. To szybka dzida teraz w drugą stronę. W to samo miejsce, tylko muszę naokoło polecieć, żeby ten jeden przedmiot zgarnąć. Jest! Dobra. Za drugim podejściem. Okej. Okay. Set strażniczki ognia. Bardziej tak dla tego. Chyba dla kompletu strojów.
bo niestety nie będzie on raczej zbyt silny. No dokładnie. Szata noszona przez strażniczkę kapliczki. Strażniczki pozbawione zostały światła, by lepiej ujrzeć, służyć jako naczynia na duszę. Ich czarny strój dawano tylko tym, które cieszył wijący się palący mrok. Tutaj to samo i to samo. Okej. Dobra. No to co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się bossem z lokacji, którego myślę, że chyba na spokojnie odkryłem. No a potem chyba będziemy zwiedzali tę nową lokację, którą znaleźliśmy tam właśnie w tym. Przy tym trzecim ognisku w dzisiejszym odcinku. Ale okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!